Słuchajcie, za chwilę wszystko się zacznie. Dokładnie tak wyglądają jeszcze puste krzesła, ale za chwilę siądą na nich finaliści, a tam na scenie będą przemawiały szychy. Nie tylko Samsunga, ale w ogóle ważne osobistości, ale najważniejsi dzisiaj będą finaliści. Zobaczymy, kto wygra. Pierwsze, drugie, trzecie miejsce i nagroda publiczności. Jestem bardzo ciekaw. Zobaczcie, co będzie działo się na wielkim finale. Dzień dobry Państwu. No to zaczynamy, słuchajcie, wielką trasę. 9 miejscowości w Polsce, w których spotkam się z finalistami pierwszej edycji programu Soul for Tomorrow, organizowanego przez firmę Samsung. Niepewnie i czułam, jeszcze słyszałam, że ktoś ze mną idzie i mi się, dobra, zadzwonię do Oli. I ze mną pogada, odprowadzi mnie do domu, tak jak na telefonie. I nagle jakby wróciłam do domu i myślę, siedzieliśmy tyle godzin nad tym, a to jest problem, który tak naprawdę codziennie jakby dotyka mnie jako człowieka, no nie? Moi drodzy, opuściliśmy przepiękny Wrocław, a teraz udajemy się w okolice Szczecina, dokładnie do Gryfina. Tam czeka na nas kolejna ekipa. Trasa przepiękna, prosto przed nami. Dzisiaj nie wieje, nie pada. Lecimy. Wczoraj zajęło pół godzinki zrobienie tego. Właśnie, jeszcze też pomyśleliśmy, że jak jest kompostownik, to jeszcze się tam ciecz z tego kompostu wydobywa. I chcemy dodać do tego olejek, żeby można było... Żeby tą ciecz też jakoś wykorzystać. Żeby tam nie było po prostu, tak nie. Pracujemy nad stworzeniem mniejszego urządzenia, które będzie bardzo estetyczne, minimalistyczne, taka tuba, w której będzie po prostu, będą glony i ona będzie działać jako tylko oczyszczacz powietrza na taką skalę domową. Że jak ktoś chce mieć po prostu fajny, taki ładny, naturalny oczyszczacz powietrza, to sobie postawi to po prostu w rogu biskupi, pewnie, nie? Ładnie będzie ładnie podświetlone, więc będzie kompletnie inaczej to wyglądało niż ta industrialna wersja. W takim razie zespół z Kwidzynia, trzymamy mocno kciuki za... Nie, to jest... To jest zawsze problem, to Kwidzyna. Dobrze mi teraz mówisz, bo ja właśnie chciałem to zapytać. Kwidzyna, właśnie. Poznaliśmy z Kwidzyna... A Kwidzynie? Z Kwidzyna. Kwidzyna. A, z Kwidzyna, dobra. Złoty. Dzień dobry.
Pojeździliśmy, zjechaliśmy razem całą Polskę, 9 miejscowości, 9 finalistów i teraz mapa finalistów Soul for Tomorrow nagle, nie wiadomo jak, zrobił się 31 marca i wylądowaliśmy gdzie? W Warszawie. To tutaj spotykamy się wszyscy jeszcze raz na ogłoszeniu oficjalnych wyników. W Centrum Nauki Kopernik, które jest za mną, zebrali się wszyscy finaliści, wszystkie zespoły finałowe przyjechały, zebrały się też ważne szychy. Do pierwszej edycji programu Soul for Tomorrow wpłynęło, uwaga, aż 138 zgłoszeń. 138 zgłoszeń w pierwszej edycji to jest naprawdę bardzo dużo. Zdobywcą trzeciego miejsca w pierwszej polskiej edycji Soul for Tomorrow zostaje drużyna z pierwszego Liceum Ogólnokształcącego imienia Aleksandra Pomieczyńskiego w Gryfinie za projekt Nawóz potrzebny od zaraz. Pamiętajcie tę fantastyczną instalację. Drugie miejsce w pierwszej polskiej edycji Soul for Tomorrow zajmuje zespół z Warszawy, Akademia Hańskiego Honorowskiego. Wiemy, że laureatem pierwszego miejsca zostaje drużyna z pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Chcielibyśmy podziękować dosłownie wszystkim, całej społeczności szkolnej, Samsungowi za zorganizowanie tego fantastycznego projektu. Naprawdę trudno nam uwierzyć, że wygraliśmy. Chciałoby się powiedzieć, że dziękujemy Akademii, chociaż to nie są Oscary. To naprawdę emocje są nie mniej wielkie. Nie wiem co powiedzieć, dziękuję. Dziękuję, że możemy stać tutaj w tym miejscu. Naprawdę nikt z nas się tego nie spodziewał. Dziękujemy za możliwość tworzenia lepszego jutra. Bogactwo! O, uwaga, i zobaczcie, znaleźliśmy naszych zwycięzców. Proszę bardzo, Bielsk, Podlaski, proszę bardzo. Uwaga, bardzo ważna informacja. Spodziewaliście się? Nie! Oni się nie spodziewali. Oni nadal nie wierzą. Wszyscy byli świetni. Nie wiem, czy wiedzieliście, że to jest czek na 30 tysięcy. Czy wiecie, ile można skórek w Fortnite za to kupić? Naprawdę bardzo dużo. Nie, ale oni nie wydadzą tego na Fortnite'a. Ale czy będziecie kontynuować pracę nad swoim pomysłem? Będziemy na pewno, będziemy też starać się... To początek życia, początek, a nie koniec drogi. No właśnie, tak. Dobra, to teraz powiedzcie wszystkim tym krótko, czy warto brać udział w kolejnych edycjach? Warto! Warto podejmować wyzwania. Tak jest najkrócej. Czy warto uwierzyć w siebie? Warto! Bo dzięki temu staniecie na scenie, prawda? Tak. I możecie odebrać nagrodę, się tego nie spodziewać! Ja bardzo wam gratuluję, trzymam kciuki za was i będę się spodziewał we wszystkich informacji, gdzie dalej zapłyniecie z tym swoim pomysłem, prawda? Oczywiście. Piszcie dziękuję do mnie. Bardzo. No, dziękuję. Trzymamy za nich kciuki, są najlepsi, słuchajcie. Tomorrow! And hands up! Samsung Soul for Tomorrow, edycja 2021-2022. Tą edycję można uznać już za zamkniętą. Poznaliście wszystkich wyróżnionych, poznaliście zwycięzców, no i poznaliście też zwycięzców Nagrody Publiczności. 9 finałowych zespołów, spędziliśmy z nimi ostatnie kilka tygodni. Teraz już wiemy, kto wygrał. Teraz obserwujmy, co oni z tymi swoimi pomysłami zrobią, jak daleko dotrą. Ale ważna rzecz, przygotowujmy się na kolejną edycję, bo już Samsung zapowiedział, że jesienią ruszy kolejna szansa. My, mam nadzieję, zobaczymy się w kolejnej edycji. A teraz to już kwestia tego, żebyście wyciągnęli jak najwięcej motywacji do tego, żeby robić takie rzeczy, żeby brać udział w nich, zarówno jako uczniowie, jak i nauczyciele i wszyscy inni, którzy są związani z nowoczesną formą edukacji, pracą projektową, rozwojem i projektowaniem. Dzięki Samsung za to, że robisz takie rzeczy. Są potrzebne.